Należało nam, żeby ta dzielnica się zjednoczyła, zintegrowała się. W różnych formach to prowadzimy. Jedną właśnie z tych form jest gala u nas w Mikulach. Ale dlaczego? No po prostu wszystkie przedszkola, które są na naszej dzielnicy, wszystkie szkoły przychodzą tutaj do Domu Kultury i na scenie występują, prowadzą swój program przygotowany wcześniej. U nas w Mikulach jest to nazwa taka sztandarowa, a po tekstach zawsze tworzymy różne formy. W tam ubiegłym roku to było o mieście Zabrzu, teraz Zabrzu w sercu Śląska. Zawsze jest to jakiś podtekst śląski. To nie jest impreza jak impreza, to jest impreza długoletnia, więc cieszymy się, że taka tradycja już tutaj w Mikulczycach nastała i u nas w Mikulach odbywa się co roku. Natomiast ja zarówno jako uczennica kiedyś szkoły w Mikulczycach, jak i dzisiaj nauczyciel w szkole w Mikulczycach, no myślę, że mogę powiedzieć, że jestem dosyć mocno z tą dzielnicą związana. No i myślę, że to jest impreza, która rzeczywiście jednoczy mieszkańców, bo widzimy nawet mieszkańców, których dzieci dzisiaj nie występują, a którzy przyszli posłuchać. Szkoły, przedszkola, zapraszamy zawsze wszystkie szkoły i przedszkola z dzielnicy Mikulczyce, tak. No potem zawsze echem się, że tak powiem, można dowiedzieć różnych rzeczy fajnych, ciekawych, że było super, fajnie, że kultywujemy gwarę śląską. I to jest właśnie ważne, że są jeszcze szkoły i przedszkola, gdzie ta gwara śląska dalej jest i dalej się ją uczy. Bardzo fajnie, że ta śląska tradycja jest kultywowana, że możemy śpiewać właśnie w tej gwarze między innymi. I ja jestem ogólnie ze Śląska i bardzo się cieszę z tego powodu. Zabrze, ta śląskość to jest, można powiedzieć, nawet priorytetowa. I przede wszystkim ta integracja. Integrujemy od przedszkola do Opola. Bardzo się cieszę, że właśnie w Zabrzu mamy te talenty, które chcą wystąpić na scenie, ale przede wszystkim pokazać tym starszym, co umieją ci młodsi. Mi się bardzo podobało. Uważam, że każdy występ jest bardzo budujący. No i cieszę się, że mogłem brać w tym udział. To dla mnie jest zawsze doświadczenie, za każdym razem i za tym też jak najbardziej. Wielkie osiągnięcie Rady Dzielnicy, bo to wydarzenie ma już swoją tradycję, jest powtarzane przez wiele lat. Coraz nowe dzieci w nim biorą udział, bo te, które w poprzednich latach były przedszkolakami, dzisiaj już są uczniami szkół tutaj w Mikulczycach. Myślę, że bardzo udana impreza, sala pełna, więc to świadczy o tym, że dzieci przyciągają wszystkich zainteresowanych.